Widzowie, dzisiaj zagrałem pierwszy amerykański turniej w swoim życiu. I co najciekawsze, był to turniej 1 na 1, czyli coś, czego jeszcze wcześniej nie widziałem, gdzie w jednym czasie na mapie jest dwóch graczy. Ja i ktoś inny. Nie tak jak ostatnio, że mamy kilku ziomeczków i ktoś się ma wyeliminować. 1 versus 1. Co najciekawsze, dotyczył on mapek eliminacyjnych i mogliśmy tam spotkać m.in. Bombardment, Laser Tracer, Block Dash, Honey Drop. A do tego trzeba dodać, że uczestników było 10 000. Wow. A wiecie, ja musiałem grać na moim pingu, gdzie serwery są w Ameryce. Musicie oglądać to do samego końca, ale nie do połowy, bo do połowy oglądają tylko parówczaki. Chcesz ode mnie dostać 50 żetonów? Wybiorę 10 osób, ale zostaw suba z łapką i kliknij w dzwonek. A w komentarzu pod tym filmem napisz swój nick ze Stumble Guys. Widzowie, zobaczcie, klikam koło zębate, a tutaj region serwera to Północna Ameryka. I właśnie tutaj dosłownie za 2 minuty mamy turniej 1 na 1 mapy tylko eliminacyjne. Pierwsza faza to 5 gierek, faza druga to 5 gierek, a faza trzecia to 7 gierek. Z tego co widzę, to jest bomba, czyli Bombardment. Są plasterki miodu, czyli Honey Drop, no i lasery, czyli powinien być Laser Tracer. Przyznam szczerze, nie wiem jak będzie wyglądał ten turniej. Czy będę sam na sam, czy może będzie 8 graczy? Jakie to będą mapki? Okej, pierwszą mapeczką z Laser Tracer i wow, jestem sam z jednym typem. Problem jest taki, że mam 180 pingu. Ja wiem, to nie jest na tyle dużo, aby nie dało się grać, ale wiecie co jakby mam na myśli, to... Ta, normalnie jak sobie gram na europejskich serwerach, to jest go troszeczkę mniej, więc może być delikatny przypał, ale oczywiście postaram się zrobić co w mojej mocy, pum! Okej, on też ma emotkę pięści, no czyli rozumiem, rozumiem, właśnie tak będzie wyglądała nasza gierka, że będziemy pewnie się tutaj emotkować, no to możliwe, dobra! Został typ owalnięty, ale niestety nic mu to nie zrobiło, dobra, poczekam sobie, wiecie co? Poczekam sobie tutaj, poczekam sobie, oho, dobra, dobrze to zrobiłem, dobrze to zrobiłem, ej, pojedynki 1 na 1 mogą być dość trudne, tak szczerze, tak totalnie szczerze. Dobra, skaczę sobie tutaj i teraz tak, niech on tu podejdzie, a ja mu zrobię wtedy emotkę buta. To byłoby najlepsze, co mógłbym teraz zrobić. Okej, dobra, skaczę sobie, pum! Mocno to zrobił, muszę przyznać. Jestem mocno zaskoczony. Myślałem, że gram z Noobkiem, no bo miał taki zwykły skin, ale widzicie, myliłem się. O, gość okazał się być lepszy ode mnie. Tutaj natomiast też gramy z typkiem z podstawowym skinem, ale teraz już nie będę oceniał. Nie będę oceniał. Tak czy inaczej, jest Block Dash, więc no mapka, na której na pewno nie czuję się jakoś mega rewelacyjnie. Na pewno jeśli już, to lepiej czułbym się na Laser Tracer, które właśnie, słuchajcie, przed chwilą przegrałem, więc troszeczkę szkoda, troszeczkę szkoda. Dobra, podbudowałem sobie tutaj ego, rozwalając te panie, no żartuję, tak naprawdę to wiecie, to mogła nie być najlepsza decyzja, że go tutaj zaatakowałem, bo być może on wcale nie chce się klepać, niech każdy sobie tutaj radzi po prostu sam. Dobra, let's go, aj, myślałem, że go przylagowało, już miałem nadzieję, że go przylagowało, ale niestety, ej, dobra, mi troszeczkę tutaj laguje, ale tak szczerze, kurczę, myślałem, że gorzej będzie z tym pingiem, naprawdę, myślałem, że z tym pingiem będzie troszeczkę gorzej. Okej, on żyje jeszcze, jak on niby to przeżył, nie wiem, słuchajcie, naprawdę nie wiem, ale dobra, teraz go troszeczkę tutaj, okej. I teraz zrzuci go to. Nice, musi go to zrzucić. Nice, dobra, ej, to było troszeczkę chamskie, ale z drugiej strony po to są emotki w grze, aby z nich korzystać. Tak naprawdę równie dobrze może tu być także Lava Land, Bombardment czy Block Dash, więc jestem serio, nawet Honey Drop właśnie tutaj może być. Ej, akurat Honey Drop, aj, no chciałem powiedzieć, że Honey Drop bym bardzo chciał zagrać na właśnie jakimś turnamencie, bo tego jeszcze nie było, albo właśnie Bombardment, ej, to by było strasznie dobre zagrać coś takiego na turnieju. No widzowie, no przyznajcie, to by było tak potężne, aha, dobra, już widzę, co on będzie robił. Dobra, on będzie robił dokładnie to samo, co ja chcę robić, więc chyba troszeczkę trzeba go tutaj uni... Oho, on aż tak w ogóle z tymi emotkami z przytulasem. Co jest z tym typem? To ja nie wiem, ale może być z nim grubo. Dobra, siup! Okej, teraz mi się nie udało. On ma jedną emotkę więcej w zanadrzu, więc trzeba tutaj uważać. Dobra, walnęło go to, ale niestety nic tak naprawdę to nie zrobiło. Dobra, tutaj sobie przeskakuje w ten sposób, on sobie tutaj przeskoczy. Widzę, że troszeczkę on się jakby boi mnie w tej sytuacji, a ja troszeczkę go, żebyśmy po prostu się tutaj nie poatakowali. Dobra. Gościu, spadła stąd. Dobra, okej. Tutaj sobie przeskoczę. Co? Tutaj sobie przeskoczę. Co? Aha, no to fajny ping w takim razie. Nie mogę wszystkiego zrzucać na internet, ale sami widzieliście, no naciskam podwójną spację i zamiast prosto to lecę gdzieś w bok. Dobra, let's go, dajcie jakiegoś botbasza. Serio, dajcie botbasza czy honey dropa. No byłoby tak dobrze, no nie. No, no kurczę, na tym Block Dashu. Serio, ja myślę, że lepiej poszłoby mi na Laser Tracer, ale zobaczmy, bo mamy tutaj gracza Gaga Gugu, dobra, no to lecimy. Mam 2 gierki przegrane, 1 wygraną, więc muszę się tutaj dość mocno postarać. Aha, dobra, już widzę, jak to będzie wyglądało.
stało. Będziemy się tutaj chyba dość sromotnie klepać, więc let's go widzowie, let's go, dobra, let's go, okej, okay. A, coś tak czułem, dobra, siup! Aj, chciałem ją tutaj podkopać, ale niestety, słuchajcie, nie tym razem, dobra, ona mnie tutaj też będzie próbowała podkopać, dobra, no właśnie, właśnie, słuchajcie, trzeba uważać, trzeba, słuchajcie, tutaj być uważnym, serio, trzeba być uważnym graczem, o! Teraz dobrze ją tutaj podkopałem, no ale niestety jeszcze to było za wcześnie, aby jej to coś, tak szczerze mówiąc, zrobiło. Dobra, okej, ja robię tak i może jej się nie uda. Może jej się, słuchajcie, tutaj nie uda. To by było mega do... To by było mega do... Okej! Przechodzę, ale też byłem w środku bloku, to ja nie wiem, dziwna ręka, no ale moja pozycja to 144 na 500 i ostatnia gierka do końca. Okej, okay, od tej gierki serio zależy to, czy uda mi się przejść do kolejnej fazy, serio, totalnie, jeżeli to wygram, to jakaś szansa jest, co? Sekunda, co tu się, odpadasz 0 na 0? Dobra, dobra, nie, nie, hej, dobra, trochę nie kumam, o co tutaj chodzi, ale słuchajcie, tu w ogóle nie było człowieka. Jeżeli ktoś z was ogarnia gierkę, to niech powie mi, o co tutaj chodzi. Tak czy inaczej, 100 osób przechodzi, a nie 64. I aktualnie jestem na 83 pozycji. Wow, awansowałem na 32 miejsce? Z dwoma przegranymi tak się w ogóle da? Koniec końców, moja pozycja to miejsce 54 na 500, więc powiedziałbym, że wynik jest naprawdę bardzo dobry. Ale są na tym turnieju osoby, które nie przegrały żadnej z 5 gier. W takim razie zakręcimy sobie 5 razy i jeżeli wypadnie nam nowy skin, czyli ta panna młoda Stumblesteinowa, to będziemy wiedzieli, że jest to dobra wróżba. Okej, okay. Legenda też jest całkiem w porządku, no albo coś specjalnego. Bardzo chętnie bym przytulił. Nie, 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 tego ziomeczka na pewno nie. Czerwonego szambonurka absolutnie nie. To jest wróżba, to jest wróżba. To musi się, no nie no, to nie wróży przejścia do trzeciej fazy. Ziomeczki, dajcie coś do... Jeden jeszcze i byłby dynamitron. Dobra, ostatnie. Szczęśliwe kręcenie, czyli szczęśliwy spin. I widzowie... Ajajaj. Turniej przechodzi do następnej fazy za 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, klikam play. Będę walczył z Peterem 1, 2, 3. No chyba, że nie dołączy, to będzie tak jak w poprzedniej rundzie, która naprawdę była mocna. No i 10 sekund, nie no ziomek, weź dołączaj, no bo ja chcę grać, no o co tutaj w tym wszystkim chodzi, no 5, 4, 3, 2, 1 i co się stanie? I powinno wystartować i chyba po prostu typeczka nie będzie. Jak to rozłączono? Jak to niby straciłem po... Nie! Nie gadajcie, że mam pierwszą niezagraną. Ej, dobra, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy to jest jako pierwsza traktowana, czy jako druga gierka, ale wkurzę się, jeżeli pierwszą będę miał not played, a ja czekałem na typa. To się naprawdę wkurzę. Blognasz? Ale honey drop na przykład był na okładce. Okej, może to w trzeciej fazie jest dopiero honey drop. Nie. Ej, teraz mam sporego stresa, bo serio, jeżeli okaże się, że ja niby nie zagrałem pierwszej gry, to będę naprawdę mega wkurzony, będę serio totalnie wkurzony, nie no, błagam, serio, błagam, 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 tak nie może się to, błagam, tak nie może się to, błagam, tak nie może się to, o, let's go, ej, widziałem, że on pajacuje tak jak ja zawsze to robię i tym razem chciałbym być bardziej inteligentny i udało się, tylko pytanie, co jest z tą pierwszą gierką? Uwaga, uwaga, uwaga i co to? Dwie mam qualified! Okej, okay, czyli jednak typo po prostu nie dołączył. Let's go! Ej, dobra, mam dwie wygrane na 5, więc jeżeli wszystkie przegram, to i tak będę szczęśliwy. Dobra, czemu blok dasz? Dajcie mi honey dropa, serio, no, bo ja nie wiem, czy wejdę do trzeciej fazy, ale ja bardzo chcę honey dropa albo bombardmenta zagrać. Ej, no w sumie laserek mógłbym... Wow, on się trochę dziwnie kręcił, ten typo. No ale dobra, siemano! Ajajaj, chyba to przewidział, wiecie co? Chyba to przewidział. Ej, dobra, on jakoś tak dziwnie się porusza, ale dobra, no chyba, czekajcie, on ma, albo, nie, on nie ma lagów, on po prostu chyba troluje, tak mi się wydaje, no ale dobra, 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 aha, widziałem, ta, on trollował fest, a potem, wiecie, takie jaja będzie mi tutaj wyprawiał, nie? Dobra, ja sobie tutaj na tym stanę, dobra, chodź mordo, chodź, a, chciał mnie złapać, nie tym razem, byczku, nie tym razem, wariaciku, dobra, przeskoczę sobie tędy tutaj, okej, okay. On cały czas emotkuje, liczę na to, że wiecie co, mu nie wyjdzie jakaś pięść, tak jak ten, jakaś noga, o, tu mu siadła pięść, ale w sumie to też nie jakoś na bardzo wiele się zdało. Dobra, ja sobie tutaj przejdę, a on może mieć delikatnie... Nie, rozbił to sobie nogą. Rozbił to sobie, słuchajcie, nogą. Więc trochę szkoda, trochę szkoda. Dobra, dobra. Dobra.
Tutaj. Wow, jak on to prze... Okej. Okej. Dobra, dobra, to było strasznie mocne, serio, co tutaj typo robi. Dobra, teraz go troszeczkę tak. Dobra, pum, okej. Aj, udało mu się tutaj to przejść. Szkoda, 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 słuchajcie. No szkoda. Dobra, tutaj tak czy inaczej, słuchajcie, robię tak, robię sobie tutaj tak. On też pewnie to... No, właśnie coś tak czułem. To jest typowy, słuchajcie, ogarniacz. To widać, że on ogarnia. Dobra, 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 spoko, spoko, obiboko. O kurde. O kurde! Ej, dobra, może i przegrałem, ale jestem naprawdę zadowolony ze swojej gry w tej rundzie. Serio, czuję się jak wygrany. W tym momencie powiem wam, ile osób przechodzi. Przechodzi tylko 16 graczy z 200? To jest jakieś 4%, co? Tak czy inaczej, takie gierki jak przed chwilą przegrałem, tak mogę przegrywać. Z takim stylem naprawdę mi się to podoba. Okej, rozumiem, druga faza to będą same vlogdasze, czyli dopiero na trzeciej fazie będziemy mieli te gierki, które bardzo chcę, ale być w top 16, no to musiałbym wszystkie teraz wygrać. Mógłbym mieć tylko jedną chyba przegraną, tak mi się wydaje, więc nie wiem, naprawdę może wcale nie być tak kolorowo, słuchajcie, serio, może nie być tak kolorowo. Dobra, troszeczkę mnie, no właśnie coś tak czułem. To jest niesamowite, słuchajcie, jak on użył dwóch emotek naraz. Użył i pięści, i nogi, więc trochę XD z typa. Serio, troszeczkę XD z typeczka. Dobra, aha, 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 dobra, nie podoba mi się to, nie podoba mi się, słuchajcie, co on tutaj wyprawia, ale okej, okay, ale okej, okay, ale okej, okay, dobra, tak czy inaczej, czekajcie, przeskoczę sobie tutaj tędy. Dobra, chciał znowu tutaj pięść, ale siu! Dobra, teraz go trochę podkopałem i co? O Jezus! Ale laga dało. Ale dało strasznego laga, ale dobra, żyje. Żyje, 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 żyje. Dobra, teraz go wywalił. A, mnie też w sumie, mnie też, dobra. Nie! No i na własną głupotę, no. Dwie wygrane, dwie przegrane, moje miejsce to 55 na 200. Szkoda takich gierek jak ta przed chwilą, dlatego że typo wcale nie był jakimś kozakiem. Wcale nie był jakiś mega dobry, no ale trudno. Jeżeli tą wygram, to szczerze, matematycznie jakieś tam szanse może są. Musiałbym zobaczyć, jak inni przegrywają, ale jeżeli to przegram, to kaplica totalna. Serio, wtedy słuchajcie, mamy totalną kaplicę. Dobra, tutaj typo już coś pajacuje, już mi się nie podoba, szczerze. Już mi się totalnie ten typo nie podoba, ale dobra, zobaczmy, co on potrafi. Zobaczmy, co on potrafi. Bo kurde, no nie wiem, no wydaje mi się, że w fazie drugiej po prostu nie lądują randomy. Poza mną, poza mną. Dobra, stanę sobie tutaj. On się bardzo, bardzo daleko z tyłu trzyma, nie? Dobra, siup, oj, 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 oj. Dobra, też ma emotki, widzę, że ma emotki, dobra. Dobra, 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 siemano wariacie. Siemano wariacie, wow. Poleciałem na jego głowy. Strasznie mocne to było, strasznie mocne to było. Dobra, tak czy inaczej, przeskakuję sobie tutaj, wiecie co? On nie wygląda, jakby chciał się bić. A to bardziej wygląda, jakby on po prostu chciał skillowo to rozwiązać. Znaczy, zaraz mi podejdzie i pewnie mi wywali gonga, więc no nie wiem. Ale rozumiecie, jakby co mam na myśli, nie? Że każdy sobie, przynajmniej tak troszeczkę, to tutaj wygląda. Dobra, chodź, chodź. A, mogłem go troszeczkę dłużej przytrzymać. Dobra, okej, okay, rozbijam sobie tutaj. Rozbijam sobie tutaj. I cały czas trzymam go na dyst... Ej! On odpadł? Nie, on po prostu się tak daleko, słuchajcie, w tyle trzymał. Wow, strasznie mocne, słuchajcie, naprawdę strasznie mocne. Dobra, 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 tutaj sobie wejdę w takim razie. Okej, teraz sobie wejdę tutaj. Dobra, dobra, chodź mordo, chodź, 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 chodź. Okej, 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 ja muszę jakoś go, wiecie, tak, tak na sposób muszę go wziąć. Dobra, tutaj to rozbiję, no muszę nam rozbić, niestety, ale musiałem mu też rozbić. A troszeczkę szkoda. Dobra, i tutaj siup, okej, teraz go wybiłem, ale ach, no niestety przeżył, słuchajcie, no niestety przeżył. Dobra, tutaj też sobie rozbiję. No i lecimy z tym typeczkiem, lecimy z tym typeczkiem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, tutaj tak, tutaj szybciutki zakręcik i teraz jakbym mu przyfasolić, słuchajcie, jakbym mu tutaj... No, 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 walnęło go, ale to przeżył, przeżył to, dobra, rozbijam. Aj, karamba, no ja mu bardziej pomagam niż tak naprawdę on sam sobie pomaga, mam wrażenie, wiecie? Serio, mam takie wrażenie. Dobra, przeskakuję sobie tutaj. Aj, chciałem zostać, żeby go na pięść łapać, ale no nie, niestety, słuchajcie, nie. Dobra, tutaj na to i tutaj na to, dobra, i tutaj mógłbym go na pięść spróbować złapać. Aj, nie, dobra, trochę speniałem, bo wiecie, jakby on użył nogi i mnie by podbił, to byłoby mega, mega przekichane. Dobra, mordo, robimy to. Dawaj, 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 dobra, tutaj pum, okej. Okej. Dobra, tutaj pum pum. Tutaj pum pum. Dobra. No kurde, jak on to przeżywa. Ej serio, goś jest strasznie mocarny jakiś, no.
Nie podoba mi się to w ogóle. Aha, jeszcze mnie tutaj uderzył, ale dobra, dobra, dobra. To akurat mi jakoś bardzo nie przeszkadza, bo ja sobie tutaj to przeskoczę. Okej, teraz musimy tędy. Mordo, musimy tutaj. Więc dobra, ja sobie pozwolę tędy, dobra. Siup. Ej, bardzo długi blok dasz, nie? Strasznie, słuchajcie, długi blok dasz. I przez tą długość właśnie blok dasza może się okazać, że ja nie przejdę. Bo to jest właśnie tak, że wiecie, ci co pierwsi skończą, są troszeczkę wyżej jakby sytuowani w tabeli. Na pewno rozumiecie jakby co mam na myśli, nie? Dobra, pum. Okej, teraz go walnąłem. Dobra, mordo, rozbijasz? Nie rozbijasz? Nie rozbijasz? Dobra, okej, 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 okej. Dobra. Dobra, mam to. Dobra. Dobra, mam to. Mam to. Dobrze wyczekana chwila, dobrze wyczekany moment. I słuchajcie, mam 3 gierki wygrane, ale przez to, że tak długo ona trwała, no nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, klikam przycisk odbierz i teraz tak, jestem 76 bez tego punktu, co teraz był. Natomiast w tabeli, o nie, w tabeli są ludzie, kurczę, którzy mają więcej wygranych. I okazuje się, że jestem 400 na całym turnieju. A na całym turnieju było 8000 graczy. Teraz widzowie, dla porównania chciałbym zobaczyć, jak to jest grać na zwykłym pingu i czy gdybym grał na serwerach europejskich, to czy byłbym w stanie być może przejść dalej. Mamy gierkę Jungle Roll, na której ostatnio czułem się naprawdę nie najgorzej, więc teraz tak, let's go, dobra, siup. Ej, no próbowałem tego typa tutaj jakoś tak, wiecie, delikatnie popchnąć, a jakoś mi tutaj to nie wyszło. Dobra, tutaj szybki slajdzik na brzuszku i przechodzimy sobie ładnie no zablok... Dzięki, mordo, dzięki za zablokowanie. Ej, to jest strasznie genialna opcja, blokować tych typów tak jak oni teraz to zrobili ze mną, naprawdę. To jest akurat mega, mega przydatne. Dobra, let's go, lapi papi. Jestem drugi, trzeci, coś takiego w ogóle. Cristiano Ronaldo jest przede mną, więc trzeba tutaj na niego uważać. Dobra, siema, siema. Czemu mnie tutaj bijesz, lamusie? Dobra, no, pum. Teraz ty dostałeś, Essa z tobą jest robiona, wariacie. Koniec rundy, przechodzimy dalej. I pytanie, co dostaniemy na potężny półfinał, wiecie, tutaj botów nie ma, więc poziom rozgrywki jest naprawdę wysoko, zwłaszcza, że ten Cristiano Ronaldo, no to on w sumie jest z jakiegoś klanu. Ej, ja bym zagrał water slide'a, nie wiem jakby, albo w jakąś piłę do... Let's go, widzowie, piła nożna z Cristiano Ronaldo. Więc dobra, musimy być lepsi. Musimy być lepsi, pytanie, czy jestem z tym Cristiano Ronaldo, czy nie, bo jeżeli jestem z nim, no to sorry niebiescy, ale jesteście bez czasu. Dwóch Cristiano Ronaldo w jednym zespole. Świat tego jeszcze nie widział. Dobra, popycham tutaj tą piłę i teraz tak. Dawaj, 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 wystaw, wystaw i dawaj dwie. Let's go. Dwie brameczki, SAS. Tutaj pykana, więc da. Ojojoj, dobra, poszedłem za daleko, ale dobra, teraz pum. Wow, ale wbiłem to razem z tym. Aj, od poprzeczki się odbiło, ale dobra. Tutaj jakiegoś samobuja w ogóle niebiescy wbili, więc jest jej hieny, dobra. Pum, dobra, dośrodkowanie i wpychaj, wpychaj, mordo, wpychaj. Żółty, Cristiano Ronaldo, czemu ty to wybijasz? Ej, serio, ten Cristiano Ronaldo to wybił przed chwilą, kiedy ja mu tak idealnie podałem. Co tu się dzieje? Prawdziwy Cristiano Ronaldo, siui, tak by nie zrobił. Nie zrobił, siui. Dawaj, dawaj, postaw, 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 tutaj, pum. Dobra, dobra, mordo, dajesz tą piłę, dajesz tą piłę. Siup, od słupeczka, no nie, no. Od słupeczka, niedobrze, niedobrze. Ale tutaj oni się koncentrują na mnie. Pięciu typa się koncentruje na mnie, a mój team strzela obok, bo oni po prostu widzą tutaj czerwony nick, nie? Ej, jaka jazda. Dobra, siup, oj, tutaj dobrze to zrobili. Dobra, pum. Okej, wybita piła i teraz tak, do zera ich robimy, do zera ich robimy. Panowie, dawajcie, do zera jesteście się, koń, pum. Łooo, przelobował mnie, muszę przyznać, było to niezłe. Dawaj, zakapturzony mnichu, zakapturzony w mnichu, dawaj. Ajajajajaj, dobra, cały czas siedzieć w ataku, no 4-1, 4-1, 4-1. Dobra, tutaj podchodzi piła, więc podbijam, 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 podbijam. I teraz tak, ona sobie tutaj zakręci. Aaaa, źle zakręciła, ale dobra, 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 dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją. O, słupeczka. Essa, 6-1. Let's go! Czy to był samobój? Nie, raczej to byłoby zaliczone jako rykoszet i mój gol 7-1. Koniec rundy. Pytanie, co zostanie na potężny półfinał razem z Cristiano Ronaldo. Ale widzicie? Na tym pingu jest fajniej grać, ewidentnie, serio, jak tutaj mam 40 pingu, a nie 200, to to życie jest po prostu lepsze. Dobra, i mamy jeszcze honey drop! Uhuhu. Let's go! Tutaj musi mi się udać, słuchajcie, tutaj musi mi się ewidentnie udać. Dobra, Cristiano Ronaldo, ty się tutaj dobrze baw, a ja w takim razie, wiecie co, powolutku, bez pośpiechu sobie tutaj skaczę, oczywiście po tych klocuszkach, tylko tak, żeby my ich oczywiście tutaj nie stracił. No właśnie, gość robi tak, żebym je stracił, no nie? Właśnie, gość robi tak, abym je tutaj stracił, więc ja sobie tutaj na spokojnie poskaczę. Tutaj, dobra, już nikt mi nie grozi, jestem sam jedyny, dobra, nie jestem sam jedyny, ale za sekundę będę sam jedyny na górnej platformie. To nie znaczy, że wygram, oczywiście, to słuchajcie, nie znaczy,
że wygram. Ale słuchajcie, rozumiecie? Turniej, gdybym miał na Honey Dropie. Serio. Turniej na Honey Dropie. Czy ktoś by w ogóle uwierzył w to, że ja byłbym w stanie przegrać turniej na Honey Drop? Nie, no dobra, pewnie byłbym w stanie. Znając mnie, pewnie byłbym w stanie. Dobra, skaczę sobie tutaj i teraz tak, tego typa może przez to zrzucę. Ej, spadł przeze mnie ten typu. Nice! Dobrze. I w ogóle pierwsza osoba już tutaj odpadła, więc całkiem też git. Całkiem nie najgorzej bym powiedział. Tutaj, aj, sporo się tych osób trzyma, wiecie co? Sporo osób się tutaj trzyma. Dobra, ja sobie skaczę dla bezpieczeństwa tutaj. Okej, dobra. I teraz tak, tutaj jest typo, tutaj dobra. Dobra, okej, oni będą tak się bawić tutaj, więc ja sobie tutaj postoję. Dobra, tu jest ten Kristek, jest tutaj ten Kristek Ronaldo. Ale spoko, ja mam tutaj jeszcze troszeczkę tych platform i zostałem właśnie sam z tym Cristiano Ronaldo, słuchajcie, zostałem sam. Potężny pojedynek Cristiano Ronaldo, siu i pum. Nie! Przegrałem tylko przez to, że go wybiłem piachą. Oj, karma do mnie wróciła.